serdecznie witam. Uśmiechnięte buziaczki, zwolenników astrologii i feng shui na kolejnym naszym spotkaniu, podczas którego omówię i przekażę Państwu informacje o energiach wszechświata, jakie otaczać nas będą od 6 dnia listopada, czyli od środy. Skończymy na wtorku 12 dnia listopada. Mam nadzieję, że wszystkie obowiązki i te wizyty u naszych najbliższych, którzy już odeszli na tamtą stronę, są za nami. Spokój nastąpił i ten tydzień również zapowiada się spokojnie. Aczkolwiek zawsze tam gdzieś znajdą się jakieś wahnięcia. Natomiast raz jeszcze miło mi gościć Państwa na swoim kanale i serdecznie zapraszam. Szósty dzień listopada w środę, 7 minut po północy, słońce wejdzie do znaku ryb. Drodzy Państwo, dwa aspekty księżyca. 8:40. Księżyc tworzy pozytywne połączenie z Uranem, w związku z tym od rana w sobotę, w środę, możemy mieć pewien patent albo pomysł na to, żeby wyjść z impasu lub pokonać jakiś kłopot. Tradycyjnie Uran to jest telepatia również, ale i wrzuca w nasze życie świetne rozwiązania, szczególnie przy harmonijnych połączeniach z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. W związku z tym od rana można się spodziewać patentu na to, żeby wyjść z kłopotów. Drodzy Państwo, trochę później, bo za 20 minut 12, Księżyc stworzy kwadraturę niestety do Wenus, do tej planety, która wnosi w nasze życie szczęście, uśmiech, harmonię, zadowolenie. No kwadratura, rzecz oczywista, że nie będzie korzystna dla odczuwania, tak około południa w środę. Znacząca większość rzeczy nie przypadnie nam do gustu, może tak krótko zwięźle i na temat. Będziemy zdegustowani tym, co widzimy, z kim się spotykamy. Nie będziemy mieć ochoty na to, by kontynuować tego rodzaju obrazy, wydarzenia, czy sytuacje, czy ludzi. Też nie będzie nam się chciało. Będzie jakiś konflikt, coś, co będziemy ustawieni energetycznie na nie. Na nie. Taki może nawet i kaprys. Chcesz to? Nie. A tamto? Też nie. No trudno. No. Przeżyjemy 2 godziny i później już się sytuacja wyczyści, mówiąc językiem prostym. Korzystny dzień dla roczników kozy, świnki i zająca. Mniej korzystny dla tych z Państwa, którzy urodzili się pod panowaniem bawoła. Korzystny dzień. Dobry dzień, dobre energie na to, by rozpocząć pracę, oświadczyć się, zaręczyć i na składanie wszelkiego rodzaju próśb, podań, wniosków. To będzie dobry dzień, ponieważ wszystko wskazuje, że takie właśnie podania, prośby i rozmowy, by poprawić swój stan istnienia, funkcjonowania i życia, odniosą planowany skutek. Natomiast informuję Państwa, że nie będzie to dzień na to, by złożyć wizytę u lekarza. Z jakiegoś powodu niestety, ale to będzie chybiona wizyta i nie skończy się efektem, który spodziewamy się. Odwiedzanie chorych również w tym dniu jest niewskazane, jak i wszelkich nieprzyjaznych miejsc. W związku z tym około południa, no miej wybaczenie, żeby już nie kaprysić i nie grymasić, natomiast pozostała część dnia powinna minąć nam w spokoju. Tak skończymy środę.
czwartek, 7 dzień listopada. O, drodzy Państwo, jak patrzę na te swoje zapiski, to będzie jeden z przyjemniejszych dni. Nie ma żadnych destrukcyjnych energii. Księżyc w rybkach, pół do szóstej. Księżyc tworzy trygon ze Słońcem. W związku z tym bez żadnych kłopotów wstaniemy z łóżeczka i pełni, nie powiem, że wigoru, ale nic nie będzie tutaj stało na przeszkodzie, żebyśmy nie zrobili tego, co zazwyczaj czynimy od samego rana. Nie będzie żadnych przeszkód. Będziemy się nawet czuć, no daj Boże, każdemu. O godzinie 8.30 Księżyc tworzy sekstyl Saturnem, w związku z tym tak na poważnie będziemy mieć świadomość, co należałoby zrobić w tym dniu i na pewno to zrobimy, damy sobie radę, nie będzie kłopotów. O 8.37 dokładnie, drodzy Państwo, Księżyc w koniunkcji z Neptunem. Tu nawet jest taka opcja, jest taka możliwość, żebyśmy zderzyli się z kimś albo z sytuacją, która tak jakby prosiła nas o pomoc. Księżyc w koniunkcji z Neptunem ma taką tendencję właśnie charytatywnego dania pomocy, podania ręki komuś, kto jest w potrzebie. W związku z tym to się może właśnie w tę stronę przesunąć i zderzymy się z taką sytuacją czy wydarzeniem. Chętnie jej udzielimy. I drodzy Państwo, już na koniec dnia Księżyc w trygonie z Merkurym, czyli nasza komunikacja, nasze kontakty, nasze postrzeganie informacji będzie prawidłowe. Nie będziemy tutaj błądzić. Doskonale będziemy mogli przekazać wiedzę, jak i przyswoić wiedzę, którą inni nam przekazują. Świetny czas, świetny dzień. Natomiast, no niestety, ale to tradycyjnie zawsze bywa, że coś jest nie tak, coś może zakłócić. A o czym mówię? Mianowicie, drodzy Państwo, proszę, szczególnie przy tym Księżycu, w koniunkcji z Neptunem, no mocniej stąpać po ziemi, bardziej twardo i mieć oczki dookoła głowy, ponieważ niestety no, możemy zagubić coś bardzo cennego dla nas, no mogą nam skraść pieniądze, dokumenty, karty płatnicze, no to są takie energie niestety, które w czwartek około południa mogą się pojawić i sprowokować tego typu wydarzenia. Dlatego informuję, by mieć baczenie na to, co się dookoła nas dzieje. Dobre energie i dobry okres czasu na podpisanie wszelkiego rodzaju umów, porozumień, na rozpoczęcie pracy, wszelkiego rodzaju otwarcia, również i własnego biznesu, na ślub, przyjęcie gości, to czwartek będzie sprzyjał ku takim właśnie wydarzeniom i działaniom. Mniej korzystny będzie natomiast to dzień na wszelkiego rodzaju prace ziemne w ogródkach, w rabatach, gdzieś tam coś, to dajmy sobie spokój. To niedobry dzień również na uczestniczenie pogrzebie, niekorzystne energie, żeby brać udział, w ogóle niekorzystne energie na sam pochówek, prawda? Już nie mówię o tym, żeby iść i kogoś pożegnać, no bo znaliśmy się tak długo, czy to ktoś z rodziny, ale nie będzie to korzystny dzień, żeby w tym dniu organizować właśnie pochówek. I wszelkie remonty, naprawy, poprawy, nie będzie to dobry czas. Tak skończymy czwartek. Piątek, 8 dnia listopada.
Pustynię Księżyca rozpocznie się o 2:12 w nocy, skończy się za 10 minut 13. W związku z tym, tak tylko krótko przypomnę Państwu, żeby nie inaugurować, nie rozpoczynać nowości do godziny za 10:13. Bo nie ma wielkich szans na to, że dokończymy to, co żeśmy rozpoczęli. Dokończymy oczywiście w rozumieniu pozytywnych efektów tego działania. Drodzy Państwo, i o 2:12 również szczególnie adresuję to do tych z Państwa, którzy są aktywni w nocy. Jest to, będzie to piątek. Wszelkiego rodzaju prawdopodobnie jeszcze targowiska gdzieś w nocy. Producenci warzyw, owoców stoją i sprzedają swoje towary. I przy tej kwadraturze od 2:00 do 4:00 w nocy lub od 1:00 do 3:00, jak to woli, 2 godziny w każdym bądź razie, należałoby zachować szczególną ostrożność, żebyśmy czegoś źle nie zrobili, żebyśmy nie pomylili się w liczeniu pieniążków. No, nie będę tutaj podawać przykładu, bo to nie ma sensu, książkę można by napisać. W każdym bądź razie, tak czy inaczej, przy kwadraturze Księżyca z Jowiszem brak totalnego szczęścia. Tak to się najczęściej objawia. Ponadto, jeżeli będziecie w nocy, drodzy Państwo, przemieszczać się gdzieś z punktu A do punktu B, również należy zachować szczególną ostrożność. Wiadomą rzeczą jest, że w nocy już przymrozki, ślisko, liście, szczególna ostrożność jest konieczna. Szczególnie w nocy. Natomiast przez cały dzień dwa aspekty wielce korzystne, drodzy Państwo. Słoneczko w sekstylu z Saturnem, z tymi obowiązkami, z tą koniecznością, strukturami, schematami, które od lat stosujemy, nie będą nam tutaj w niczym przeszkadzać. Swobodnie weźmiemy się za pracę, wykonamy ją tak jak należy. I nie będzie tutaj z tym żadnego kłopotu, ale akcentuję, by właśnie w piątek wziąć się za to, co jest konieczne do zrobienia. Dokonamy i wykonamy wszystko tak, jak w książce napisane. I drodzy Państwo, równolegle też trwać będzie cały dzień aspekt wielce korzystny między Słońcem a Neptunem. Powtórzyć się może na głębszą skalę. Również ochota pomocy komuś, kto jej potrzebuje. Ponadto niesamowita intuicja. Logika w czwartek była wielce akcentowana. Natomiast tutaj intuicja i to, co czujemy, będzie bezbłędnie opisane, zdefiniowane i zrozumiane. Dlatego myślę sobie, że w piątek koniecznością byłoby dla poprawnego i spokojnego funkcjonowania oddać się temu, co odczuwamy tam głęboko. Jakie informacje do nas dochodzą. To będzie prawda. To będzie prawda. Dzień korzystny dla kogutów, bawołów i węży. No a zajączki, niestety, mniej korzystny dzień w piątek. Ponadto, drodzy Państwo, no, jest wielce prawdopodobne, że jak włączymy jakieś media, gazetę weźmiemy do przeczytania, znowu trafimy na nowe skandale, nowe zdrady, nowe jakieś hachmęctwa. Coś zostanie ujawnione, co nas na kolana może sprowadzić, bo nie spodziewamy się takich informacji. Korzystny będzie dzień na podpisanie umów, na rozpoczęcie pracy i na przyjęcie gości. Natomiast nie będzie to już korzystny dzień, by iść z wizytą do lekarza. Tak minie nam piątek.
Sobotę, 9 dzień listopada. Księżyc już w baranku, dużo energii do wykorzystania. Bardzo rzadko zdarza się przy pobycie księżyca w znaku barana, żebyśmy czuli zmęczenie. Wprost przeciwnie, mamy taki power, tyle energii, że możemy naprawdę dużo, dużo zrobić. I to dużo, dużo zrobić. Prawdopodobnie, jeśli oczywiście pójdziemy w tę stronę, odbije nam się czkawką późnym wieczorem, bo księżyc tworzy kwadraturę właśnie do Saturna, do tych obowiązków. Czyli możemy po prostu czuć się wielce zmęczeni, ale znowuż uparcie przypominać będę, że Saturn to kręgosłup, cały układ kostny. W związku z tym możemy naprawdę odczuwać dolegliwości i usterki kręgosłupa, jeżeli wcześniej pozwoliliśmy sobie na to, żeby przekroczyć granice ostrożności. Wypośrodkować, nie przeginać. Księżyc w baranie lubi przegiąć. Drodzy Państwo, ponadto przez cały dzień trwać będzie dość ciekawy aspekt. Saturn stworzy sekstyl do Neptuna, a więc pragmatyzm, twarde stąpanie po ziemi, archetypem tego jest Saturn, w dobrym połączeniu z intuicją, z odczuwaniem, z chęcią pomocy. I właśnie to zderzenie przy sympatycznych energiach, przy sympatycznym połączeniu, przecież to sekstyl pragmatyzmu z tym brakiem pragmatyzmu, sygnifikatowym jest Neptun. Może wyjść nam wielce na dobre, drodzy Państwo, ponieważ połączymy jedno z drugim, jeden obszar z drugim, jeden poziom życia z tym wyższym poziomem życia i wyjdziemy na środek, czyli na prostą. Dlatego oddając się również temu, co widzimy, jak to wygląda i jak dalece możemy to coś zmienić, żeby nam służyło, będzie wielce korzystne właśnie w sobotę. Takie działania, wielce korzystne. I Szanowni Państwo, dzień korzystny dla piesków, tygrysów i koni. No mniej nieco radosnym może się okazać dla tych, którzy urodzili się w rocznikach pod panowaniem smoka. Natomiast będzie to dzień 12 urzędnika, teraz nawiązuje do Feng Shui, który jednoznacznie i poza wątpieniem namawia, byśmy zamknęli, zakończyli wszystkie ważne sprawy, zaległe, ciągnące się sprawy, tematy naszego życia, byśmy właśnie w sobotę postawili kropkę, zakończyli, a tym samym nie rozpoczynali nowych zajęć. Dzień poświęcimy na zakończenie, a nie na rozpoczynanie. I dobry dzień, drodzy Państwo, by wszystkie ważne tematy objąć, ogarnąć, zrozumieć, zdefiniować. No i tak jak powiedziałem, zakończyć. Niekorzystny natomiast dzień na transakcje wszelkiego rodzaju, na handel, kupno-sprzedaż nieruchomości, to nie będzie korzystny dzień. Na składanie dokumentów wszelkiego rodzaju i wszędzie, nie w tym dniu, bardzo proszę. I tak jak powiedziałem, nie rozpoczynać ważnych spraw naszego życia. Taka będzie sobota.
10 dzień listopada w niedzielę. Księżyc w dalszym ciągu w znaku barana. Drodzy Państwo, i wielce ciekawy układ. Przez cały dzień trwać będzie sekstyl pomiędzy Merkurym a Plutonem. Między naszą logiką, a tym, co czujemy wewnątrz siebie. Wiadomo rzeczą jest, że tak Merkury sam sobie jest żądny wiedzy, poszukuje. Im więcej informacji, tym jest bardziej zadowolony, ukontentowany. Natomiast w sekstylu z Plutonem to już nie będzie polegać na tym, żeby przeczytać tytuł, drugi tytuł, trzeci i już wie mniej więcej, w czym rzecz i tak dalej. Po łebku, tak jak to się mówi językiem prostym. Nie, drodzy Państwo. Pluton wymusi, żeby dogłębnie rozpoznać i zrozumieć temat, który nas intryguje, nas zaciekawia. To już nie będzie, że jutro będą tam, nie wiem, przymrozki, a później deszcz. Ale dlaczego? Jaka temperatura? A o jakiej porze dnia? Czyli dogłębne sięganie do wiedzy i informacji. Pluton to nasza głębia. Merkury, logika, szybkość. Połączenie Merkurego z Plutonem będzie prowokować nas, żeby nie powiedzieć, wymusi dojść do źródła, do podstaw, do fundamentów. Świetny czas właśnie na to, żeby zrozumieć wiele kwestii naszego życia. Ja już nie chcę tutaj górnolotnie mówić, że w tym właśnie czasie możemy bezbłędnie rozpoznać, jaki jest sens naszego życia i po co my na tym świecie pojawiliśmy się. Ale to również będzie wielce możliwe. Głębia odczuć, rozumienia, zdefiniowania. Świetna energia. I drodzy Państwo, ponieważ od 15 rozpocznie się pusty bieg Księżyca i o 15 Księżyc stworzy trygon do Jowisza, w związku z tym, no byłoby dobrze mieć świadomość, że właśnie inauguracje, właśnie te działania, przemyślenia do 15 jeszcze możemy wprowadzić jakieś poprawki, coś wnieść nowego. Od 15 zdajmy się tylko na to, co w dalszym ciągu będziemy odczuwać. Już nie działać. Po prostu usiąść i dać szansę, żeby zrozumieć głębię naszego funkcjonowania, życia, z kim jesteśmy, po co jesteśmy, jaki jest sens w ogóle tego, że dane nam było pojawić się na tym świecie. Dość dogłębna myśl i teoria, ale tak to się najczęściej objawia. Świetny dzień dla świnki, kozy i zająca, mniej korzystny dla roczników węży. I drodzy Państwo, dalekie podróże, cudowny czas, żeby rozpocząć, ślub, zaręczyny, odwiedziny, znajomych, bliskich, rodziny. I ponieważ pierwszy dzień to będzie urzędnika, rozpoczęcie czy zaplanowanie sobie rozpoczęcia wszelkich nowości, ważnych tematów naszego życia. Oczywiście po tym przemyśleniu. Niekorzystny dzień na burzenie, niszczenie, jak również na wszelkiego rodzaju prace ziemne. Ważna niedziela, polecam niedzielę. Jedenasty dzień listopada, w poniedziałek. Pusty bieg Księżyca skończy się 17 minut po północy. O tej właśnie porze Księżyc już wejdzie do byczka. Do tego, który lubi zjeść, otoczyć się pięknymi przedmiotami. I do tego uparciucha, który
krwi trzyma się raz utartych metod, sposobów i swojego zdania. Byczka trudno przekonać, że jest inaczej. A to taka ciekawostka. Drodzy Państwo, jeden aspekt, o którym należy Państwu przekazać wiedzę, informacje, mianowicie słoneczko w koniunkcji z Merkurym. Drodzy Państwo, każda planeta, która wchodzi w mariaż, by spotkać się ze Słońcem w tym samym stopniu zodiaku, w tym samym znaku i stopniu, w cudzysłowie, jej energie zostają spalone. Są śladowe. Tradycyjnie Merkury to jest nasza logika, bystrość umysłu, lotność umysłu, inteligencja. W tym mariażu ze Słońcem w poniedziałek prochu nie wymyślimy. Ponadto, drodzy Państwo, ja przypominam Państwu, że Merkury jest w ruchu wstecznym. Czyli nie ma tego powera, żeby ciągnąć do przodu. Szukać wiedzy, informacji. Nie. Porusza się po tym samym odcinku zodiaku w ruchu wstecznym, analizując, kto mi powiedział, co mi powiedział, a po co mi powiedział, a czy to się powinnam, czy powinienem obrazić, czy to analiza tego, co już się wydarzyło. Czyli nie wybieganie w przyszłość, tylko raz jeszcze przerabianie już doświadczonych tematów i rzeczy. Przy koniunkcji ze Słońcem nic nie wymyślimy. Nic. Dlatego informuję szczególnie tych z Państwa, którzy zabierają się za jakieś prace naukowe, twórczość literacką, nie wiem, coś stworzyć, to uprzedzam. Lepiej odłożyć w poniedziałek tę pracę, bo nic z niej nie będzie. Po prostu nie będzie. Będziemy kwękać, stękać, zastanawiać się, myśleć, kombinować. I jak staliśmy w miejscu, tak stać będziemy przez cały dzień. Taki będzie poniedziałek. Korzystny dla szczurów, małpy i smoka, mniej korzystny dla roczników konia. Świetny natomiast czas, by złożyć wizytę u lekarza, kończyć wszystko, czego mamy już serdecznie dosyć, łącznie z nałogami. To będzie dobry czas. I drodzy Państwo, relacje też, których już nie chcemy. Korzystnie będzie zakończyć w tym dniu. Natomiast niedobry to czas na przeprowadzkę, oficjalne otwarcia lub rozpoczęcie prac. Wydawać by się mogło, że w poniedziałek korzystny dzień, natomiast Feng Shui wyraźnie akcentuje, że to nie energie tego dnia będą nas wspomagać przy na przykład inauguracji pracy. Tak na mnie poniedziałek. Jak to pięknie się układa czy składa, jak wszystko ze sobą zaczyna współgrać. Mówię o wtorku, 12 dniu listopada. Na wtorku tradycyjnie kończymy. I to zakończenie na wtorku akcentowane będzie pełnią Księżyca, drodzy Państwo, właśnie we wtorek. Pełnia Księżyca. Księżyc w byczku, Słońce w Skorpionie, obydwie planety w 20 stopniu. Skorpiona byka. Tradycyjnie pełnia, tak jak powiedziałem, kończy. My również dzisiaj kończymy to spotkanie na wtorku. Drodzy Państwo,
Krótko, zwięźle i na temat. Cudowny dzień. Dawno nie widziałem tak dużej ilości aspektów i wszystkie pozytywne. Wspaniały dzień. Już począwszy od 7:00, księżyc w sekstylu z Neptunem. Będziemy mieć świadomość. Świadomość to nawiązuje do Merkurego, do logiki, bo to świadomość. Nie, będziemy odczuwać, poza wszelką wątpliwość, że to, co udało nam się zrobić, czy pomóc komuś, no, raduje nasze serce. Jesteśmy zadowoleni. Nawet pomoc bezinteresowna, bez oczekiwania rewanżu, da nam wielkie zadowolenie. Pełnia podsumuje nasze uczynki w stosunku do innych osób. Wyraźnie odczujemy. Było super. Warto było. Po prostu warto było. Kolejny aspekt. 7:43. Dokładnie rano. Księżyc w trygonie z Saturnem. Ze strukturami, z obowiązkami. To, co powiedziałem przed chwilą. Potwierdzenie. Tak niewidoczne poklepanie po plecach. Super! Jesteś naprawdę super. Saturn podsumowuje. Saturn jest naszym mistrzem, nauczycielem, oceniającym, weryfikującym nasze postawy, zachowania. Przy pięknym połączeniu z Księżycem można oczekiwać nagrody. I drodzy Państwo, 14:34 wrócę do pełni. Opozycja między Słońcem a Księżycem akcentowana. Dla wszystkich znaków z żywiołu wody, z żywiołu ziemi. Korzystny czas, żeby zamknąć coś. Pełnia kończy. Jasny obraz wszystkiego. Duży power, dużo energii. Skorpion nie odpuści. Raz jak postanowił, to nawet, tak jak kiedyś powiedziałem nie tak dawno, jest to bomba jądrowa z włączonym zapalnikiem zegarowym. Oczekuje dogodnego momentu, żeby odpalić. Ale nie w tym przypadku. Nie w tym układzie. Ponieważ pozostałe aspekty są wielce korzystne, wspomagające tę pełnię. Po co? Po to, żebyśmy przejrzeli na oczy, wyraźnie odczuli i zobaczyli, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, po co jesteśmy i odczuli potrzebę, co należałoby wykonać, zrobić, żeby poprawić jakość naszego funkcjonowania. Proszę. Przed 17:00 księżyc w trygonie właśnie z Plutonem, z władcą Skorpiona. No to jest, tu nie ma chybienia. Tu nie ma zastanawiania się nawet, gdzie jestem, z kim jestem, po co jestem i co powinienem zrobić. Dla swojego dobra, dla poprawy jakości życia. Piękna pełnia księżyca. Piękna pełnia księżyca. I drodzy Państwo, przez cały dzień trwać jeszcze będzie świetne połączenie energetyczne między Marsem i Jowiszem. Dwie planety z żywiołu ognia podłączają się w tym dniu, by pobudzić, spotęgować jeszcze energię tego dnia, żebyśmy naprawdę mieli taki power do poprawy jakości swojego życia, którego przez cały następny rok niestety nie odnajdziemy. To jest wyjątkowa pełnia księżyca. Świetny dzień dla bawołów, węży, koguta. Troszkę mniej korzystny dla tych, którzy urodzili się pod panowaniem
kozy. Przypominam, że 16:47 rozpocznie się pusty bieg Księżyca. Również korzystny dzień na podpisywanie umów i wejście w działania, być kreatywnym wszędzie, tam, we wszystkich tematach, w których oczekujemy zysku, korzyści i obfitości. Inaugurować te tematy, wejść, działać. Powiedzie nam się, powiedzie nam się. Drodzy Państwo, natomiast no, może być problem dla tych, którzy postanowili w tym dniu wziąć ślub, uczestniczyć w sprawach prawnych, karnych, sądowych, niedobry dzień. Naburzenie czegokolwiek, również niedobry dzień, jaki akcentuje najważniejszą sprawę. Wielce niekorzystny dzień na operację wszystkiego rodzaju. Usunięcia, ingerencje noża w nasze ciało. Pełnia księżyca. Drodzy Państwo, są tak obfite krwawienia, trudne do zatamowania. Ponadto operacja w tym dniu będzie niestety wymuszać na nas bardzo długi okres rehabilitacji. Ja już abstrahuję, że to są tak potężne energie, mało tego, jeszcze wspomagane przez ten korzystny układ między Bogiem Wojny Marsem Majowiszem, Bogiem Olimpu. No ja nie wiem, czy w tym dniu wszystkie czarownice nie wskoczą na swoje miotły i nie zaczną bawić się na ślęzy. Trudno mi powiedzieć, nie wiem, bo nie mam takich informacji. Natomiast to wszystko, co jest ukryte przed nami, masa agresji w tym dniu będzie wielce możliwe. Coś ponad rozumieniem, ponad ogarnięciem, zawładnięciem tym czymś, tymi energiami, może wymknąć się spod naszej kontroli. Dlatego tak jak to tradycyjnie przy każdej pełni, mało tego, spotyka się dwóch uparciuchów, skorpion, byk. Nikt nie ustąpi, nikt nie ustąpi. No może być wielce ciekawie i objawić się na różne sposoby. Tak, drodzy Państwo, z pełnią kończę dzisiejsze spotkanie. Miło mi było gościć Państwa, a mnie gościć u Państwa na monitorach. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Tradycyjnie trzymam kciuki za spokój. Życzę dużo dobrego zdrowia, najlepszego. Do widzenia Państwu. Where have you been?